się dzieje małpeczki grane? No tak. Takie wiesz, wzięło na nostalgię dzisiaj. Wiesz, pewnie dla ciebie nostalgia to jest 7. sezon Fortnite'a, no ale... Nie no, żarcik, ok? Partiatik! Live! Q&A w tym czasie, zapraszam. Ale mega poważne pytania, zero głupot, zero głupot. Mega poważny dzisiaj. W końcu wiecie, trzeba troszeczkę poziom streama podnieść. Czemu używasz takich małpek? To jakiś challenge, czy po prostu jesteś taki słaby? Chłopcze, po prostu pokazuję, jaka ta gra jest prosta i żeby troszeczkę twórcy ulepszyli tą grę. Co myślę o tym, że rząd podnosi swoje procentowe? Git. Może chleb nie będzie kosztował jednak 4 koła niedługo. Ale no nie wiadomo. Dobra, daję to. Skoro poważne, to co są? Co to są niepoważne pytania? Typu, czy strałem dzisiaj? Czy połamiałbym Arkwella? Bo na te pytania odpowiedź mi zawsze tak. Jaki ustrój polityczny odbuduje Wielką Polskę? Jaki ustrój polityczny? Żaden. Polska była wielka tylko w twoich marzeniach, Sadge. Nie, Polska ostatnim razem była wielka jak Pudzian był w Strongmanach. To była Wielka Polska. Tak, czyli po prostu... Karp za free dla każdego, żeby można trenować było ogłuszenie. I wtedy Polska znowu będzie gigantyczna. To mi się podoba. Nie no, mieliśmy na poważnie gadać, a wy mi takie głupoty pieprzycie. Opanujcie się no. Poważnie. Lecimy, lecimy. Co jeśli po podwyżce 100% będziemy mieli powtórkę jak w USA w 2008, że kredytobiorcy przestali spłacać raty i nastanie nas wielki kryzys? Nie no. Najwyżej będzie tak, że ludzie będą sprzedawać mieszkania na pałę i ceny będą takie, że kto będzie miał wtedy pieniądze, to sobie w końcu kupi mieszkanie za rozsądną cenę. Gigaczat. A nie kawalerka w Warszawie zrobiona na balkonie u jakiegoś Janusza Wąsatego kosztuje 200 tysięcy. Chłopie, porypało kogoś? Kto kupuje takie mieszkania, tylko napędza takie gówno. Gdzie tak tanio? W sumie ta. Sadg. Może kleja pieprz? Co sądzisz o pomyśle Korwina o sprzedawaniu dzieci? Bardzo ciekawe, kupiłbym sobie dwójkę. Nie no, żartuję oczywiście, to nie są poważne tematy, pomińmy je. Monka S. Po co? Nie wiem. Podatek dla streamerów już jest. Podatek dochodowy. Jeśli pukasz... KURDE! Ci pukam twoją matkę, śmieciu, prawie przegrałem! Ja pierdzielę, no po co ty mi takie długie pytania piszesz? Przez ciebie prawie przegrałem! Dobra, jeszcze raz, gdzie te pytania było, bo nie widziałem? Co sądzisz o problemach... Co sądzisz o problemach równań milenijnych, nierozwiązywalnych przez największych matematyków świata przez tysiące lat? Co? Jakie tysiące lat? Tysiące lat temu ktoś w ogóle umiał mnożyć?
Co ty pieprzysz? Kurde, to jest 63! Muszę się skupić. Poczekaj z tymi pytaniami. Stream został zgłoszony. Śmieciu, zgłoś starego na urzędzie, a nie. Co ty pieprzysz? Poważne, co sądzisz o najnowszym planie Elona Muska? Zastąpienia rakiety SpaceX-17. Co ty pieprzysz? Ja nawet nie wiem, co to są za plany. Ja pierdzielę, o czym ty do mnie mówisz? Dać go na stron? KURDA! Pieprzy te małpki! Boże, no nie mogę, no zapomniałem znowu, że to jest 63. Gram te średniowiecze i luj. Pytanie widzę, to pytanie ci minęło. Jeśli pukasz panienkę w dupę, to ty masz... Czekaj, jak oni tu idą. A tędy też wychodzą? Kurczak czy cztery sery? Matematyka powstała przecież za czasów starożytnych Egipcjan. Przecież masz w dupę Pitagorasa, Thalesa. Ale to są Grecy. Zobacz sobie Advanced Challenge na małpkach. Trzeba przejść mapę i ma się tylko 2137 golda. Przysięgam. Gdzie? Gdzie? Czy myślałeś, jak to jest być kleptomanem, nekrofilem, który kopie groby, żeby kraść? Co ty piszesz, widzowie? Nie takie pytanie. Ja pierdzielę. Porypało was? Nie gram tej mapy, jest głupia. Wnerwiłem się na tę mapę, gram inną. Na Advance jakaś mapka? Może to? Nie, to kiedyś przyszedłem, widzę. To nie, nie, nie. Może Mesa? A daj to. Jakiego koloru jest kameleon, gdy zamknie się go w sześcianie, którego wnętrze ściany, ścian będą lustrami? Nie wiem, nieważne, bo pewnie umrze, bo go udusisz, idioto. Nie rób takich eksperymentów na zwierzętach. Karambę. Na to miasto. No poczekaj. Miały być ciężkie pytania, widzowie za łatwe dają. Właśnie to jest problem. Za łatwe pytania dajecie. Wracam za wartą wystąpienia w filmach dla dorosłych. Co pan na to? Zgadzam się. Jakiego koloru jest Grzegorz? Ja pierdzielę, chłopie. Czy ty jesteś porypany? Jak byłeś mały, to wpadłeś... Nie mogę. Nie, widzowie, normalne pytania, normalne, rozumiecie to? Co sądzisz o słynnym austriackim? Ja pierdzielę, czy z wami się da w ogóle gadać na jakiś temat normalny? Czy liga sama w sobie jest do dupy, czy gracze tworzące jej community to po prostu upośledzone dzieci? Community jest gówniane często, ale zależy, zależy na przykład. Jak się gra, jak ja gram z widzami, to jest miło ich dymać przeciwników. Ale na rankedach po prostu ludziom się odpala jakieś głupota. Dziękuję bardzo, Draco! Za 16 miesięcy! Dziękuję bardzo. Trzeci poziom Gigaczada. Czy twoim zdaniem Naddniestrzańska Republika Mołdawska słusznie nie została uznana za, na arenie międzynarodowej mimo wygrania wojny? Nie.
Daily Advance Zara. Siema Draco, witam. Kaczor Donald zawsze chodzi bez dolnej części garderoby. Dlaczego więc jeśli wychodzi spod prysznica, to jest zakryty ręcznikiem? Może woda tak na niego działa? Czy mam zamiar w najbliższym czasie wybudować dom, czy będę kisił się w mieszkaniu? Ale co ma wybudowanie domu do mieszkania w mieszkaniu? Jak ktoś lubi mieszkać w mieszkaniu, to ma w dupie jakieś domki twoje. Co to jest jakiś życiowy cel, żeby sobie dom wybudować? Wzór na ilość pieniędzy w skarbcu Sknerusa Makwacza? O kurde, nie wiem, trzeba pomnożyć, trzeba obliczyć objętość skarbca i odjąć połowę, bo mniej więcej do połowy miał zapełniony ten skarbiec. I proste, masz. Co robiłeś wczoraj z moją mamą? A co było słychać? Dobranoc, Adamczyk. Masz jakieś współpracę, czy musisz... Czy mam jakieś współpracę? Bardzo mnie to zainteresowało. Co sądzisz o żołnierzach niemieckich? Nie wiem co to jest, ale jeżeli to jest coś brzydkiego, to dam ci zara perma. Także lepiej skasuj swoją wiadomość. Jeśli Ala ma 5 jabłek i Andrzej 8 cytryn, to ile ukradłeś ze złotego pociągu? Ile się dało unieść? Czy jeśli dziewczyna, która ci się podoba, chce pracować na kamerkach, to powinno ci to przeszkadzać, czy nie? Poważne pytanie. To zależy od człowieka. Niektórzy mają luźne podejście do takich rzeczy. Przecież gwiazdy filmów, wiadomo jakich, mają nawet czasem rodziny. Albo nawet często, nie wiem. Więc... ale na pewno mają partnerów stałych, z którymi są. Więc widać, są ludzie, którym to... którzy mają luźne podejście. Pewnie dużo jest takich ludzi. Więc wiesz... Myślę, że to się coraz bardziej zmienia w tą stronę właśnie. Że coraz więcej ludzi ma takie luźne podejście. Co sądzisz o maturze i polskim systemie edukacji? Moim zdaniem to jest jedna wielka... jeden wielki wyścig szczurów. Nie, matura to nie jest wyścig szczurów, tylko to jest takie kulturowe mus. Ale można to oszczać według mnie, bo nic to nie zmienia. Skoro w tytule streamu jest granie w głupoty, to czy jawnie się przyznajesz, że małpy są głupie? Mi bardziej chodziło jakby granie w to, czy widz jest głupi, czy nie? O to mi chodzi, że jakie pytania zadaje i tak dalej. Wiesz o co chodzi? Czy jak zaczynałeś streamować, zależało ci na zarabianiu kasy z widzów i po czasie powiedzieć do nich: spieprzajcie debile i nigdy nie pokazać się w internecie? No, planuję to. Co? Niedługo robię out z internetu, ale niestety nie mam najlepszej drogi wyjścia, bo jedyna jest przez sznur. Oczywiście to jest taka anegdota jak coś, tak? Nie bierz tego na po...
sadgę. Bananowce stawiaj. Ty, zapomniałem. Bo se gadam z widzami. Dzięki. Tracking MOAB. Czemu Arkuela oglądam? Nie oglądam. Ja nie oglądam żadnych streamerów. Oglądam na YouTubie różne filmy. Ale Twitcha bardzo mało. Tylko jak streamuję, to oglądam czat swój. Przepraszam, Werterek, to już żart, ok? Co to ta cała eneba? Gigaczady. Jak jesteś gigaczadem, to tam zerknij. Wykrzyknik eneba. Siema, nie byłem u ciebie na live miesiąc. Wbijam na Twitch, patrzę małpy, wbijam, patrzę prawy dolny róg, uśmiechnięty Sparta, od razu dzień lepszy. No wiesz, jest pierwsza w nocy, ale dzięki, miło mi. Gigaczadem jesteś. Właśnie nie wiem, Drako, wstawiłem pierwszą część, prawdopodobnie jutro albo pojutrze będzie druga. Także jest nice. Powoli, powoli. Jeśli słońce świeci na budynek o wysokości... Dobra, nie pytaj mi jakieś... Te... A dobra, tu jest co ojcem. Dobra, nie masz. Co jeżeli jest problem głodu i problem przeludnienia, to nie można zostać kanibalem? Co ty piszesz? A gdzie jest problem przeludnienia? Widziałeś coś takiego? W Indiach? Kawałek świata tylko. Czy szanujesz widzów, top donatorów, tak samo jak z subów i bez niczego? Jasne, że tak. Ale nikt mi nie uwierzy, a ja mówię prawdę. No widzisz, już piszą. Zobacz, no nie wierzą mi. No nie wierzą. Nie da się na to odpowiedzieć, widzisz? Właśnie to jest to, nie da się na to odpowiedzieć. Sadgę. Mówiłem Kuszyku kiedyś na tym streamie z Noxim, że coś tam się interesuje takimi rzeczami, no. Powoli, powoli, coraz więcej. No to dawno temu. Co jeśli psy nas liżą, bo wiedzą, że w środku mamy kości? Kurde! No nie wiem, to nic. Psy liżą też gówno? Pasowałoby to do ludzi. Wiecie co, nie wiem, czy nie wpieprzyć tego tutaj. Dobra, jest. Jeśli dalej by ci prowadzić full focus, to czy byś się podjął? Nie wiem. Zależy, jakbyśmy się dogadali, wiadomo na jakim polu. Polu minowym? Dokładnie tak. Rise of Kingdoms? Nie wiem co to jest, co to jest, nie wiem. To jest jakaś gierka, czy tam coś takiego? Tracking MOAB. Ja wiem, senpai, to są już za duże obliczenia dla mnie. Łatwa ta mapka, nie? Właśnie myślę, czy lecić te rabanki, czy trochę poulepszać małpy.
Bo trochę je zaniedbałem, sadgę. Ty czekaj, klej się tu zmieści? Tak. Dobra, bardziej nie trzeba ich ulepszać już. Czy serio naplułem na RB? Kiedyś tak, ale nie chcę o tym mówić, bo bana dostanę. Czy myślałem kiedyś nad tym, żeby brać udział w filmach dla dorosłych? Nie biorąc mojej matki za przykład? No to wtedy nie. Za chwilę 63, ale to jest łatwiejsza mapa. Na easy to zrobię. Teraz? Nie, jeszcze jedno. Zara, poczekajcie z tymi pytaniami. Ściągnęli bana Rybsonowi? Chyba nie. Sadgę. Powinni ściągnąć, ale to jest dziwne, że tyle to trwa. To ta runda. Ty, za późno dałem to, nie wierzę. Za późno dałem trochę. Czekaj, bo ja to przegram zaraz. Ty, ja to przegram, bo nie mam nic ulepszonego. Ta, muszę sprzedać bank. Co byś robił, jakby nie wyszło z YouTube'em i z Twitch'em? Wypieprzyłbym lotę do Oslo. Albo gdzieś. Ile musiałem zaproponować, wiadomo czego, za wypromowanie mojej nowej płyty mojego kumpla? Ja mam za mały zasięg, żeby wypromować jakąś płytę. Wiesz, jakieś rzeczy przypadkowo, typu słyszę skrzeki czy coś, fajnie mają wyświetlenia, ale to jest dobre, wiesz o co chodzi. Jak twój kolega nagrał dobrą rzecz, to samo się to wybije. Tylko trzeba to obejrzeć przypadkiem i tak dalej. Czy masz żal do momka, bo nie wysłał ci więcej kasy? Chłopie, o czym ty pijesz? Przecież typ mi wysyłał pieniądze za to, że robię z siebie pajaca w internecie. Za co mam mieć żal? Ty trochę odklejony chyba jesteś z takim pytaniem. To już na poważnie. Trochę odkleja wjechała. Siema Green Red. Trochę odkleja wjechała. To jest pytanie zbyt odklejone według mnie. Czekajcie, pytanie, czy ja chcę lecieć jego, czy jego? Chyba jego. Pyk. No. Siema, siema Green Red. Nie grałem w tamto od kiedy było na streamie, ale może niedługo zagram. Walka z Arquelem? Nie dadzą nam walki, widzowie, oni dają ludziom, którzy mają duże zasięgi. To nie są czasy Fame MMA 1. Mówiłem już. Poza tym ja nie wiem, czy bym się chciał napieprzać. Bo jakby nawet dali, to by nie zaproponowali dużo siana, to mi się nawet nie chce. Wiem, Werterek od dawna. Wyzywam go za to. Jest takie coś, Draco? Czy za milion złotych skończyłbym z streamowaniem? Może inaczej. Jakbym mógł dostać milion, ale nie, poczekaj, bo to bez sensu.
Bo się zastanawiałem nad taką opcją, że można by było nie zarabiać już z rzeczy w internecie za milion jednorazowy, ale czy to się opłaci? Pytanie na dłuższą metę. Wiesz jak jest. Trzeba to giga obliczyć. Wiesz, ja milion to zarabiam w dwa... A nieważne, ile widzowie. Dwa wieki, ja pierdzielę. Sadgę, życie. Czy mam kontakt z Noxim? Mam, ale nie piszemy za bardzo. Raczej te nasze spotkania są takie losowe, że gramy coś. Czy za milion złotych zrobiłbym rock daily? Tak. Nawet bym się poświęcił i zrobił. Ale streamy minimum 5 godzin, minimum. Żeby nie było, że widzów oszukuje. 5 godzin, jak byłoby cały rok daily, to i tak minimalny czas dobry. Dobrze, Draco, dobrze, czekam. Dobrze, Amy. Ja pier... Nie no, Amy, ty to jesteś odklejeniec. Ej, po co ja robię banki, jak tylko do setnego gram? No dobra. Te pytania mają być takie jak w moment prawdy. W moment prawdy masz pytanie, czy spotkasz się z mamą, a ze 100 pytań na jedną odpowiedź... Co? Czy za milion byś odpalił streamka 5 dni w tygodniu przez rok? No przecież daily byłoby bardziej wymagające niż 5 razy w tygodniu streamować za milion. O czym ty gadasz? Nie wiem, Werterek, ale dużo się nie zmieniło. To co najwyżej Draco podskoczył. Nie no, trochę się może pozmieniało, ale nie chce mi się. Może to ogarnąć. Co sądzisz o nowym ubiorze Mandzia? Nic, mówiłem już wczoraj. Czekaj. Czemu mi tyle zadali? Czy bym go walił? Jakby dali dobre pieniądze. Natalia czy Mandzie? Kto to jest Natalia? Czy w głębi siebie ubierałbym się tak jak Mandzio teraz? Nie. Jakbym się tak chciał ubierać, to bym to robił. Po co miałbym to ukrywać? Wiesz, Mandzio... Mandzio kiedyś był dużo bardziej popularny, wydaje mi się, niż teraz. I mogło go to bardziej właśnie tak wycofać, jeżeli on serio parę lat temu chciał się tak ubierać, a się wstydził. No bo kiedyś, no gigantyczne miał wyświetlenia, no te Cat Goes Fishing na przykład, to na odcinek miał ponad milion wyświetleń, chłopie. Przecież on teraz to jest daleko od takich zasięgów. Ale no, nie wiem czy on... Czy dałbyś zjeść całą rolkę Huby Buby na hita? Kurde, nie wiem, bałbym się, że się zadławię i wykituję. Wiecie co? Przyraszuję to i będzie endgame. Nie wiem Mario, nie chce mi się, bo ja jestem słaby w jedzeniu na czas, bo ja zawsze wolno jem. Wolałbyś być w skórze Random Bruce'a czy Disa? Wiadomo, że Disa. Random Bruce raczej nie ma pieniędzy aż tyle. Znaczy, plus Random Bruce jest chyba bardziej ciśnięty niż Dis, tak szczerze. Mniejsza skala, ale procentowo większy udział.
Chyba tak, senpai, no. Wolałbyś być furasem, czy z... To furasem. Advanced Daily, mogę zobaczyć, co to jest. Tak, Draco, mi też. Random Brut zastąpił Disa? Nie, no to nie ta skala jest. Ale, właśnie się zastanawiam, bo dużo jest widzów u Random Brutsa, którzy oglądają go tylko po to, żeby go cisnąć. Nie wiem, czy on o tym wie. Czy ze streamowania jesteś w stanie się utrzymać do tego stopnia, żeby żyć powiedzmy ponad średnią polskiego nikogo? Jako żeby to było jedyne źródło dochodu? Ale ja poza streamem mam jeszcze YouTube'a. Współpraca jest z kochaną Enebą. Także no wiesz, z samego streamowania jakby nie było Eneby, to nie wiem. Ciężko powiedzieć. Bo pewnie jakbym tylko streamował i nie robił nic innego, to raczej bym więcej godzin streamował niż tak to. Bo by trzeba było zapieprzać. No zobaczcie Random Brusa na przykład, on poza streamem no nie istnieje, w sensie takim, że nie ma ani YouTube'a, ani żadnego Instagrama, ani nic takiego, żeby wiecie, jedyne jego źródło dochodu. Plus u niego nie wiem, jak to jest z donatami. Tutaj na tym streamie o dziwo są tacy porypańcy. Nie wiem, skąd oni się biorą, ale mnie to chyba serio milionerzy oglądają. Co robię poza streamami? No mówię, mam YouTube'a, współpraca jest, tak dalej, no parę tych rzeczy jest. Wolałbyś być w skórze Mamona, Dawida Jaspera, czy może Adriana Nowaka Żalno? Nie wiem. Babułka i luj. Ej, czekaj, czemu ja tego nie mam? A poczekam sobie na to. Albo nie, luj. Dawaj. Czy był brany makowiec? A nigdy na komendzie nie byłem. To nie było okazji. Ale jakbym był. Mandzio miał 8-9k widzów. Nie no, ja nie mówię, że Mandzio ma małą oglądalność, on ma bardzo dużą według mnie. Tylko chodzi mi o to, że taki prime jego to był właśnie te parę lat temu na YouTubie. Ale nadal ma bardzo dużą widownię, ja nie mówię, że nie. Ja, no właśnie, widzisz, milionerzy. Tako. 44N74N0. Co ty pieprzysz? Czyli masz w nas wyjebane, bo od siana się poprzewracają, ale lepiej niż u Random Brutsa siedzieć. Nie o to mi chodziło w tym. Bardziej mi chodzi o to, że jakbym było być czy nie być, tylko z samego Twitcha, to myślę, że streamowałbym dużo więcej ilość godzin, ale z drugiej strony to się aż tak nie przekłada. Te liczby się aż tak nie przekładają, to są jakby... Co jakiś czas jest raczej taki skok. Ale na przykład jakbym miał zamiast tych 500 widzów około na streamach mieć teraz po nie wiem 1000, to nie wiem, czy aż tak by mi, dla mnie się coś zmieniło, jeżeli chodzi o pieniądze. Więcej subów byłoby trochę, ale nie wiem, czy aż tyle więcej. Wiesz, o co mi chodzi. Jakbym miał już na przykład zamiast 500 5k, to by się zmieniło. Współprace by jakieś doszły? A, no to możliwe, no to akurat tak. To możliwe, że to by się zmieniło. Chociaż no piszą do mnie co jakiś czas różnych rzeczy, ale... Ale no. Czemu ja bossa? A, no. Koopa, ja nie lubię koopów. Ty, nie pokonam go? Nie, dobra, jest. Łatwa mapa.
Ja wiem fasol. Ja pierdzie. Dziękuję ci bardzo. Do oryginalnego Liborde 50 zł. Liczę, że z donate'ów powstanie seria filmów i kwot średnich zakupów 1500 zł i kwot. Jasne, jasne. Dzięki wielkie, dziękuję ci bardzo, Dorszyk. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Ja pierdziel. Wiecie, chcę kurwa wzbogacić. Draco 5661 dał na Goliborde 200 zł. Co ty pieprzysz, widzu? A to do poprzedniego widza było. Dziękuję ci bardzo, Draco. Bo nie wiem, czy zdążyłeś zobaczyć donate'a tego, co teraz był. Dziękuję ci bardzo, ja pierdzielę. Dziękuję bardzo. Co ja chciałem powiedzieć? A, czy dałbym radę streamować tak, że od 5 rano bym wstawał, żeby o 6 streamować do 20 dzień w dzień jak Random Bruce? Ja wam mówię, według mnie u Random Bruce'a to jest być czy nie być. I jak on by tak nie robił, to by nie przetrwał zimy. I tyle. Plus też ja nie mówię, no raczej... jest uzależniony od ligi też, no to nie ma co tu pieprzyć. Ale no nie wiem, widzowie, jak ja widzę u Random Bruce'a czat, jak go wszyscy pizgają. Naprawdę, no. Trenowana psycha na walkę jak Diz. Serio wam mówię, wyjdzie jak Diz z zahartowaną psychą. Czy się okaże, że pokona jakiegoś większego typa od siebie. Nie no, ale ogólnie się cieszę, że są tacy streamerzy jak Random Bruce i tak dalej. Im więcej streamerów, tym lepiej, widzowie, im większa różnorodność. Poza tym można się też pośmiać z innych, popizgać się, jakieś dramy. To jest plus duży. Tak, senpai, sadge. RB versus Denis, no. I Random Bruce takiego high kicka i wygrywa. Nie no, nie wiem jak jest z psychą Random Bruce'a, w ogóle nie mam z nim kontaktu. I nigdy z nim nie gadałem poza streamowaniem ani nic takiego, także nie wiem. Tylko z jakichś shotów mówię. Albo z tego jak widziałem jak czat go traktuje i tak dalej. Czy zagram mnichem dla widza? Jasne, że tak. Nie pamiętam jakie skille ma. No ale Random Bruce trzeba przyznać, że jest uparty. Kiedyś przecież streamował dla 50 widzów 12 godzin, potem szedł do roboty na 12 godzin, żeby się utrzymywać i streamować dzień w dzień. Wiecie, ja nie mówię. To jest plus, że jest uparty, ale z drugiej strony no takie robienie... No psycha może siąść szybko. I to czy jest sens? To trochę sensu nie ma, no ale... Advance Daily. Gdzie? Które to jest? Która to jest mapa? ASMR dzisiaj puszczałem. A nie, było tak. Ja jak pamiętam jak na... Tak, było coś takiego z Random Bruce'em. To jak zaczynałem na Twitchu streamować. Było, no. Że się z niego jakoś śmiałem i wstawiłem na YouTube'a wyrywki. I on się cieszył, że ja go promuję. No widzicie. Chociaż ja wtedy miałem, nie wiem, po 70 widzów na Twitchu. Małpka co na spawnie stoi. Dobra, i co mam zrobić? Które? To mam zrobić? Dobra. Ty, rzeczywiście, 2137 gold, a ty to robiłeś, widzu? A to łatwe jest.
dupę jest. Ojojoj, ja już wiem co. Lecimy. Policja! Dziękuję, Barterek. Jestem Żydem. Więc się chcę kurwa złapać. Werterker dał na Goliborde 6 zł i 66 groszy. Można giereczkę jak będzie i babę poszyk. Wiem, że jestem utrudniaczem, ale liczą się chęci. Dzięki, dzięki. Zobaczymy, zobaczymy. Przemyślę to. Chyba tego nie wygram. Chyba dedzik. Chyba, że go teraz sprzedam? A, nie da się sprzedać. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płacić. Dziękuję bardzo, dobrze. Więc się chcę kurwa wzbogacić. Dzięki wielkie. Dał na Goliborde 21 zł i 37 groszy. Kwota niepowiązana. Dzięki, dzięki. Ciekawe. Dziękuję bardzo. Ty, to wystarczy na ten challenge? S! Mówiłem. No i łatwo. Za drugim. Czyli za pierwszym. Dobra, ale ja tego autentycznie nie łapię. Chłopa jadą jak psa, nie ma kiedy żyć, to jeszcze nawala w ten syf 10 godzin dziennie. Jak mnie czasami jedna 20 minutowa gra. A tobie chodzi o random brusa? Wiesz mi, nie wiemy jakie siano robi na tym. Może robi na tyle dobre, że rekompensuje straty w psychice. Chociaż ciężko powiedzieć, bo na przykład są ludzie, co jadą do Niemiec, robią po 12 godzin dzień w dzień przez 5 lat. To też idzie psychę połamać jak niczym Random Bruce, także no ciężka sprawa. To ty, Drako? Nie no, ty to jesteś gigaczadem, bo ty masz stalową psychę, proste. Nowy Dying Light będzie za parę dni. 16 godzin robiłeś, jeszcze gorzej, ja. Tak, na Szorek, to prawda. Dobra, czekajcie, a która jest godzina? Ja pierdzielę, już jest druga? Dobra, jeszcze jedna mapka. Zróbmy nową. Kiedy Dying Light 2? Niedługo. Spokojnie. Nie macie za tydzień? Jak to? Ale ile czasu? Ej, jak działa ten boss? Ktoś wie? Jaki on ma zasięg? Taki ma... Snajper? Spoko, kuczniku, no ale to na telefonie będziesz oglądał, git. Sprawdź, to się dowiesz. No jak to jest snajper, to go tam tu i luj. Ta mapa się łatwa wydaje. Ty, to jest serio snajper. A co jego skille robią? Co zrobiłem? Ale co skill jego w dupę robi? Skille ma na blisko, ja pierdzielę. Ty, to jest typiara. A to jest stun, spoko. Taki se ten boss, szczerze. Różowy dla widza. Bossa na strong. Dobra.
To jest boss. Liga będzie ta. Kurde, myślę, może bym Cezary zagrał, bo lubię. Strasznie mi się podoba ten champion, a wczorajsza gra trwała 20 minut. Dobranoc, Igor. Pamiętasz mnie? A. Burrito Grizon mięśnik? Nie kojarzę. Sorry, widzłok. Nie, Draco, właśnie nie. Tylko Sura na pały dali. Ja z nim to grałem. Też taka była identyczna gra. Tak samo zrobili. Dlatego dostał perma. W końcu. Nie wiem, czy banki lecieć. Przydałoby się, ale z drugiej strony... Kurde, no nie wiem. Nie wiem, czy od 40 nie jest najlepiej banków, żeby nie lecieć. Chociaż dość łatwo idzie, ale boję się, że ten boss potem nie odda. Będzie lipa. Dobry jest, co on robi potem. Borys streamuje średnio 8 godzin dziennie od 5 lat. No, kiedyś więcej streamował. Pewnie jakbyś spojrzał na ostatnie 4 lata. Nie, bez ostatniego roku to wyszłoby średnio 12 godzin. Sad. Ale wiesz, na przykład XQC streamuje bardzo dużą ilość godzin, ale on raczej nie ma jak Bruce, że od pierwszego do pierwszego. On jest chyba milionerem. Ale nie wiem. Dziękuję, mały szpion. Kurde, nie zastunowało? Ninja 402. Kim tylko ninja, chłopie, jak ninja nie oddaje nigdy. W sumie? Czemu nie? Some leaves must fall. Ty, on bije kamo? Jutro stream o 23, do dzisiaj 22 odpaliłem. Może jutro 23. Ciężko powiedzieć. Nie wiem, Kuszyku. Jakieś viewboty chyba, wiesz? XQC ma live, ogląda go zaledwie 100 ludzi, więc... No 100, co to jest 100? Ale ty, jak to, Draco? Ty teraz masz drugie? To idealnie, jak się odpalam tak. Nie no, nie zasnę. Skąd mam dzbanek? To? Ej, on bije teraz dwóch naraz, boss? Zara, kiedy po tej mapie? GTA RP? Ale w Polsce chyba nikt nie gra w GTA RP. A w Ameryce to ciągle jest popularne. A nie, no Paris może gra, chociaż nie wiem, bo on robi przerwy chyba. Ciężko powiedzieć.
Czekajcie, M-Kanona dał ogólnie. Stunującego. Albo AOE? Stuner czy AOE? Albo nie, dam lotnika. Rakietnik. Rakietnik na start. Nie, rakietnik by się przydał, wiecie? Kurde, paru im przeszło. Bo zaraz leci ten, ta runda. Rakietnik na strong. Dobra, dla widza. Kurde. Nie oddaję. Powinienem AOE zbudować. Dobra, żyjemy, grajmy po prostu i luj. Aha, ninja nawet nie jest ulepszony. Ja bank lecę, a ninja na pierwszym levelu. Ja pierdzielę, rakiety nie kliknąłem nawet. Gdzie była ta mapa? Nie, nie, to nie koniec. No za oba jaki oro. Trzy rakiety, trzy rakiety. Trzy bułka. Daj mi AOE. Tylko może AOE dam tutaj? Nie, nie, nie. A na close go. Na close. Ile masz godzin w małpkach? Nie wiem. 200. Albo mniej. Nie pamiętam. Dość mało. 2K? Nie. Nie ma bata. Szansa na RLC w najbliższym czasie? Tak, sezon drugi niedługo startuje. Ale po DL2 najwcześniej. Kelsey, po tej mapie przyjdę. Sezon drugi startuje niebawem. Kumasz to? Sezon drugi RLC. Dymy, co? Ja mam 19 HP, co? Czemu piszesz porwalo? Czy ty jesteś porypany? Nie pisze się tej emotki, bo jej tu nie ma. Pierwszy się skończył? Tak, tak, porażką. Trzeba umieć znosić porażki. Ty, Bosik nieźle bije teraz. Liga będzie po tej mapie, prawdopodobnie. Ale fajne te małpki w nocy. Taka chillowana bomba, Q&A dla widza. Czy przeszkadza ci, jak ktoś na czacie pisze do ciebie po imieniu? Nie. Czemu? Po prostu wtedy nie odpowiadam. Ketsy, słyszysz, że po tej mapie? Czyli najwcześniej po tej mapie. Dobra, lecę w banki, bo 50. runda.
Czy wezmę cię do Ketsy Fat Kid? Jest szansa. Czy że ja cię wczoraj chyba brałem. A ta Oro było Wiktorem. No co, na kamieniu nie można? No Bosik już coś tam robi, no ale mało. Mógłby więcej, nie? A Garen, tak, Garenem grałem. A ten Garen taki średni. Niby był jakiś one shot, ale tak późno, że aż psycha mi siadła. Do 63 się tak zboostuje, że tak na easy go zrobię, zobaczycie. Tylko oglądajcie. Jaka to jest umiejętność bossa? Co daje? Jak to kliknąć? Co? Gówno daje? No właśnie widzę. Porypane. Atakuje każdego w zasięgu, to niezły dymy. On w zasięgu ma nic. Red is the color. 63 incoming. Jezu, jakie dymy. Czekaj, czekaj, na 63, co byłoby dobre? Stunner na maksa. Może tego dać? Kleja nie mam, ale luj z klejem. Na razie może golda zbierajmy? Chyba bym ucznika ulepszył. O Boże, to już? Daj spokój, nawet nie wiedziałem, że to. Dobra, 63 został rozpieprzony jak śmieć. Dobra, masz. O kurde, jeszcze nie. Czekaj. Co za małpka po lewej? Która? A, różowy, chodzi ci o różowego, no. Dobra. Był kiedyś jakiś widz, co kupił za 1 milion gida? Nie, ale ja to wypieprzam zara, więc nikt i tak już nie kupi. Ale ja kiedyś dla widza zrobiłem to, co jest za darmo. Jaki jest mój ulubiony boss? Chyba albo Korki, albo Yasuo. Nie, ale albo Benjamin. Kurde, nie, no parę jest fajnych bossów tych. Po co zbierasz na to? Bo nie ma nic do kupienia. Proste. I dobrze, tak ma być. Bo punkty nie możesz wydawać. Tylko to jest osiągnięcie. Ile ich masz? Jest to dziś chyba traumę. Nie, nie, żadnej traumy. Łatwo zabrać, ciężko dać? No to. Ale w Polsce na odwrót niestety. A no, nie, nie na odwrót. Łatwo zabrać, łatwo rozdać. Tak jest w Polsce, sadga.
Co to za małpa w prawym dolnym rogu? Sorry. Twój nauczyciel na Discordzie przypadkiem kamerę odpalił. Pyk. Nie wiem czy... Kurde, czy ja dam radę tą... Wypróbuj ulta, no jak na cięższym etapie. Na razie to jest easy. Sorry senpai, sorry. PvP w małpkach na ludzi, a chodzi ci o blunt dwójkę. Nie wiem. Dawno nie była, bardzo fajna część. Także może nie do... Dobra, ult. Już po nim? Czy jeszcze działa? Nie wiem, Greenlet, jakiś bug. Sadgę. Ty może zraszuje wioskę teraz? Jak będzie można, to zagrasz ligę. Będę brał widzów z czatu, także spokojnie. Każdy ma takie same szanse. To one-shotuje wszystko w promieniu 5 razy jego zasięg? Jak one-shotuje? W dupę. Każdy troll. No o co wam chodzi? Zara macie perma wszyscy i luj. A no to wiadomo senpai, wiadomo, proste. Ty, jaki duży zasięg ma stun? Jedynka. Na oko, jakbyś musiał podać zasięg stuna. Ty no, ja im już nic nie zadaję. Co teraz? Teraz to bydle? ...274 piksele. Jakbyś miał linijką zmierzyć monitor, to jaki wtedy? Dobra, do setnego. 102 metry na oko. Dobra. No gdzie ten one shot? Pozostałem uszukany, ten boss to jest w dupę ścierwo. Potrzebujemy tutaj ciebie. Ale na maksa ulepszonego. Bo zaraz przegram i nie będzie setnego. Ty nieźle w sumie on bije ich. Tak Jolk, dobrze napisałeś, już ogarniasz temat. 19 HP, jak mi coś małego przejdzie przypadkiem, to jest luz. Chyba sprzedam po prostu domki i banki i na pałę ulepszę tego samolota. Kurde! Dobra, wyszło. No trzeba tak zrobić. Ninja, nie, samolot. Samolociarz. Ile boss zabił? 140k, a on? 42. Nie jest źle na ten boss. Ale korki lepsz.
Zobaczymy, jaki ten będzie na max levelu niby. Że mi przypadkiem nie przeszli. Close. 90k samolot. Stunuj te gówna. Ty, no nie wiem, czy sprzedać... Luj. Na max one-shotuje całą falę? To ulepszam go. Bo ulepszam go, po teraz to i tak free winek, ez? Ale on mało bije jakoś, ten boss. Ile on pokonał? 200k za to. Ten już go dogonił. Okej. Dobra, nie jest zły ten ult na 20. Dzięki. CHEER 100. Dzięki za 100 bitsów, widzu. Dobra, dla widza. Nie no, boss nie jest taki zły w sumie, już 300k zrobił. Nie jest źle z tym bossem, no. Ale korki lepsze. Dzięki bardzo. Daje 50/50 na to, że zostanie odrzucony do tyłu w kierunku startu lub zostanie poddany instakillowi, działa tylko na balony na sterowce, nie. Aaaa. Ale nie no, na 20 levelu to jest tak, że łapie wszystkich w tą psychozę, co są na ekranie. Także fajne. Czy jest wysoki próg wejścia do gry? Nie, nie, 100 dolarów jakoś. A, ty chodzi ci o małpki? A, to musisz mi przelać trochę więcej. Nie no, w małpkach jest niski próg wejścia, to jest taka giereczka. Masz podział na poziomy trudności i tak dalej, więc easy powinno być. Trochę głupie jest to, że wtedy nikt nie może bić. Właśnie widzę, Warterek, fajne, no. Spoko ten Lisin, ale... Znaczy mnich. Ale lepszy chyba korki. Zaraz przyjdę, kec. Dobra, zaraz wracam i gramy w ligę, widzowie. Dobranoc, Kuszyku. Zaraz wracam, gramy w ligę i będę brał widzów. Zaraz jestem. Prawie miesiąc Watch Time'u to dobry wynik. Chłopie, jesteś porypany. Giga dobry. Fajne małpki. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę